Was w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie kolejny test. Całkiem przez przypadek w bucie znalazłam coś do brwi, co mnie bardzo zainteresowało i powiem Wam szczerze, kupiłam to w ogóle, w życiu nie widziałam tego, nic o tym nie słyszałam, więc pomyślałam, to spróbujmy razem. Nazywa się to Sure Tick i to jest taki produkt do brwi, który ma włókna, czyli to nie jest coś, czym malujemy, tylko to są włókna, które mają zagęścić nam brwi. Tutaj w opakowaniu są dwa pojemniczki. W jednym jest wosk, a w drugim, nie wiem czy dobrze pokazuję, ale chyba tak? Tak. A w drugim jest, są właśnie te włókna. Do tego jest dołączony również patyczek. No, jest to całkiem ciekawy produkt i ja sprawdzałam, on jest dostępny na przykład na Amazonie i kosztuje prawie 30 dolarów, więc wydaje mi się, że to jest dość dużo. Obejrzałam sobie dwa filmy na YouTubie i generalnie opinie są na ten temat bardzo dobre, ale trzeba się tego nauczyć używać. Ja tego jeszcze nie używałam, więc zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Ewentualnie, jak coś mi nie wyjdzie, to postaram się popróbować jeszcze parę razy i najwyżej jakiś update na końcu filmu znajdziecie, więc oglądajcie do końca. Jeżeli jesteście ciekawi, co nam z tego wyjdzie, to oglądajcie dalej, a ja Was zapraszam do tego, żebyście subskrybowali kanał, zostawili łapkę w górę i komentowali. Ciekawe, czy Wam się to spodoba i czy mi się spodoba, a może nie? Zobaczymy. Generalnie jest to całkiem fajne opakowanie, takie kompaktowe, bo tutaj jest też lustereczko. Jest takie lustereczko, nie wiem, czy tak mam pokazać, jest lustereczko. Tu jest jakaś taka karteczka z instrukcją, już ją przeczytałam i obejrzałam też filmy na YouTubie i tak mniej więcej trochę coś tam wiem. Jest patyczek, który też się wydaje całkiem spoko. On jest z jednej strony ścięty, z drugiej strony jest taki okrągły i jest podpisane, że ta część jest, ta jest do wosku, a ta jest do włókienek. To jest wszystko napisane. I powiem Wam, że ja chyba zrobiłam deal życia z tym, bo to leżało na takiej półce wyprzedażowej w bucie i to kosztowało 30 dirhamów. Czyli mniej niż 10 dolarów, tak? To przecież jest też jak na złotówki, no to jest 30 zł. I wziąłam sobie kolor chyba medium brown, bo mam medium brown i mam light brown. I przy kasie pan mi powiedział, że jest buy one get one i mówię, ale ja nie chcę dwóch niepotrzebnych. Ja pan mówi, weź, no bo i tak w sumie za to płacisz, to weź. No więc wziąłam. No więc mam light brown i medium brown. I pomyślałam, że medium brown nałożę tutaj na końcóweczkę, a tutaj ten może jaśniejszy, żeby tak było taki gradient był czy coś, no ale dobra, zobaczymy. Trochę się tego boję, w sensie takim, że mogę sobie tym po prostu manualnie nie poradzić. No ale zobaczymy. Fajne jest to opakowanie, te słoiczki są taką gąbkę wsadzone, więc możemy to zabrać i mamy pewność, że nam się to nie wysypie, nie przewróci, nic nam się z tym nie stanie. Tak wyglądają te pojemniczki, tu jest wosk, a tutaj są włókna. I otworzyłam który? Light brown. No dobra, więc cóż, przejdźmy do dzieła w takim razie. Zobaczymy. Ten wosk tak pachnie niczym szczególnym, więc nie, w sumie nie pachnie. Dobra, i zasada jest taka, że najpierw nakładamy ten wosk tam, gdzie chcemy, żeby nam się te włókna przykleiły, czyli tak jakby to robimy z tego taką bazę, a potem na zasadzie takiego nie pocierania, tylko takiego jakby nakładania po prostu, nakładamy te włókna. Nie wiem, zrobię najpierw jedno oko i zobaczymy, czy się będzie śmiać, czy będzie wow. Generalnie nie wiem, jak. Jestem ciekawa, ale nie mam żadnych jakichś takich, wiecie, oczekiwań co do tego. Generalnie opinie w internecie na temat tego są dobre, tylko że właśnie trzeba mieć troszkę w tym wprawy. Oczywiście jest napisane na instrukcji, żeby ta okolica, na którą nakładamy ten wosk, była czysta, czyli żeby nie było żadnych produktów typu puder, czy podkład, czy coś takiego. Ja mam make-up, ale tutaj tą okolice starałam się, że tak powiem, uszczędzić. W sensie, wiecie, nie pobrudzić podkładem.
I tu pod okiem też absolutnie żadnego cienia nie nałożyłam, żeby właśnie nie było nic takiego, co by mogło zakłócić tutaj nasz proces. Dobra, teraz otwieramy. To jest zaklejone taką naklejeczką. I odklejamy. Powiem szczerze, że te włókna tak mi się skojarzyły, jak się włosy obcinają, fryzjer zamiata takie, wiecie, krótkie włosy, jak mężczyzn na przykład go tak wygląda. No, dobra, zobaczymy, co nam z tego tutaj wyjdzie. I pomyślałam, że żeby zacząć może różnicę, to na to oko jednak nałożę tylko light brown, a na to drugie nałożymy dark brown i zobaczymy, czy będzie jakaś różnica. Na razie to tak coś tam widać, ale żeby tu były jakieś takie spektakularne. I tak wygląda to skończone pierwsze oko z kolorem light. I powiem Wam szczerze, coś w tym jest. Jest to bardzo naturalny, bardzo, bardzo delikatny efekt. Tak, nie wiem, no jak się tego dotyka, to nie widzę, żeby się to przenosiło na palec. Tu nie jest napisane, jak długo to ma być trwałe, czy to jest takie, w sensie ile godzin, no bo wiadomo, że jak będziemy zmywać makijaż, no to się zmyje. Ale tu nie jest napisane, że to jakieś takie super trwałe, nie wiem, wodoodporne, czy cokolwiek. Nie ma tutaj na ten temat żadnej informacji. Powiem Wam, że to wygląda dość ciekawie, bo jakby to nie jest tak, że tu mam takie włosy, jak mam normalnie, tak? Ale widać jakąś taką lekką strukturę, nie jest to takie płaskie, jak narysowane kredką. No, całkiem to interesująco wygląda. Teraz wezmę ten ciemniejszy kolor i zobaczymy, jak tym ciemniejszym wyjdzie. Strasznie się to ciężko wyciąga. Jeszcze wiecie co, zobaczymy tak o słoiczkach, czy jest... Nie wiem, czy Wy zobaczycie, czy jest tą różnicę w tym kolorze, ale jest dość duża. Ten jasny jest naprawdę dużo jaśniejszy niż ten medium. Nie wiem, ile jest kolorów. To był jeszcze chyba taki dark brown, coś mi się wydaje. No ale stwierdziłam, że dark brown to już będzie na pewno za ciemne dla mnie, więc nawet nie zaprzątałam nim głowy. Dobra, otwieramy. Nie, na pierwsze wrażenie całkiem mi się to podoba. I w sumie to było dość proste. Oczywiście ja nie jestem mistrzem w brwiach, więc też to mogło pewnie wyglądać trochę lepiej. No ale też jest kwestia wprawy. Ten pędzelek jest też całkiem ok. On był taki trochę rozczapiżony, ale jak tego wosku nałożyłam, to ten wosk go tak troszkę skleił, ujarzmił. Więc no jest taki spoko, no. No i powiedzcie sami, co myślicie. Powiem Wam, że jest to wymagające na pewno wprawy, bo tutaj na pewno nie jest idealnie, ale z daleka wygląda ok. Z bliska widać, że mogłabym tutaj nad tym końcem popracować. To jest generalnie wszystko moim zdaniem do wyćwiczenia, po prostu do dojścia wprawy. I powiem Wam, że to jest naprawdę bardzo fajne, bo nie daje takiego płaskiego efektu, jakbyśmy na przykład właśnie to zrobili kredką, czy pomadą, czy czymkolwiek, tylko to ma taką właśnie, bo to są takie włókienka i one mają taką strukturę, że to po prostu nadaje efekt takiego bardziej 3D. To nie są takie włosy, że mamy nowe brwi, ale wygląda to całkiem fajnie. I różnica w kolorach jest taka, że ten mam wrażenie, że on jest taki troszeczkę, nie jest rudy, ale on ma więcej takich właśnie cieplejszych tonów, a ten jest zimny i powiem Wam, że oba wyglądają w sumie całkiem ok, więc będę próbować, który będzie lepiej wyglądał. Czyli jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało na nagraniu, ale tak jak patrzę na siebie, to wygląda bardzo naturalnie. Naprawdę fajnie to wygląda, wiecie? Podoba mi się. Co prawda wymaga to trochę więcej czasu, no bo jakbyśmy wzięli kredkę, to po prostu bach, bach, bach i już jest zrobione. Musimy najpierw wosk, potem to. I dopóki nie mamy wprawy, to na pewno to będzie zajmowało trochę więcej czasu. Ale efekt jest naprawdę bardzo fajny. Podoba mi się. No. Będę jeszcze próbować
przez kolejnych parę dni i dam znać w ulubieńcach albo nie. Powiem wam szczerze, myślałam, że mi to wyjdzie gorzej jak na pierwszy raz, zwłaszcza, że ja nie lubię robić brwi, nie umiem tak, nie zawsze mi wychodzi tak, jakbym chciała, więc myślałam, że pewnie raczej też mi nie wyjdzie, ale to naprawdę wygląda całkiem fajnie, naturalnie, delikatnie. Może nie tak jak w trendach teraz, że zaczesujemy na wosk tak do góry i mamy takie duże, krzyczaste brwi. Ja się tak nie czuję dobrze, więc wydaje mi się, że wygląda całkiem spoko. Tak się tu przeglądam. Nie, naprawdę podoba mi się. Wiecie co? Naprawdę jest to coś, co jest warte uwagi. I myślę, że warto coś takiego przetestować. Naprawdę fajny produkt. Podoba mi się. Mam nadzieję, że Wam też coś się podoba. Dobra, więc co? Chyba pozostało mi się z Wami pożegnać. Zostawcie kciuki w górę i subskrybujcie, żebyście nie przegapili żadnych nowych filmów. A ja może nagram jeszcze jeden film, więc uciekam i widzę się z Wami już niedługo w kolejnym filmie. Pa, pa!